Panie prezesie, proszę mi powiedzieć, jako anglista, jakie by pan widział zmiany w systemie nauki języków obcych w szkołach, aby było to bardziej efektywne, bo dzisiaj, no nie łudźmy się, to nie jest zbyt efektywne. To bym mógł panu przez godzinę mówić, więc powiem krótko bardzo, tak żeby hasłowo pójść. Szkoła w tym momencie jest bardzo źle podzielona, według mnie, jako nauczyciela. Widzę, że jest bardzo źle podzielona, jeżeli chodzi o zasób materiału. To znaczy, dzieci się uczą przez pierwsze 6 klas podstawówki, podstaw gramatyki i słownictwa. Przez 3 klasy gimnazjum uczą się całej gramatyki i szerszego słownictwa. Dopiero w liceum zaczynają rozmawiać ze sobą. To jest jakimś absurdem, tak? A ja z kolei karierę zawodową jako nauczyciela zaczynałem jako lektor metody Kalana, czyli mówienie cały czas, pytanie-odpowiedź, interakcja, tak? Przecież my się uczymy języka przez zasłuchiwanie go. Najlepiej się uczymy słuchając piosenek, oglądając filmy z napisami, a potem wyłączając te napisy w końcu. Więc nie ma tej praktyki na języku angielskim, dlatego że jest program. I to jest to, co ja bardzo często wspominam, że jeżeli jest program ustalony przez ministerstwo, przez kuratorium, to niestety nauczyciel ma obowiązek się go trzymać. Ja muszę w sierpniu napisać w moim dzienniku szkolnym, jakie tematy ja będę miał aż do końca czerwca. I nie mam prawa z tego zjechać, bo dostaję wtedy karnego jeżyka od pani dyrektor. Więc jeżeli zrezygnujemy z tego, to wtedy będziemy mogli wprowadzać zmiany. Ja myślę, że zdecydowanie musimy iść w stronę praktyki i rezygnacji z testowania wiecznego w kółko, od testu do testu, rozdział taki, tu present simple, present continuous, to jest bez sensu. To nie jest w ogóle nauka języka. A tak a propos, skąd pan bierze napisy do filmów? Napis trefa. Dobry adres poproszę. Bardzo prosimy Koliber.